Policjanci, pracownicy policji. Serdecznie dziękuję za dotychczasowe, olbrzymie zaangażowanie w realizację powierzonych Wam zadań, które wykonujecie z poświęceniem i profesjonalizmem. Służba w policji wymaga wielu poświęceń, niejednokrotnie tych największych. To specjalny zawód dla wyjątkowych ludzi, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad moralnych, są praworządni i mają nieprzyszlakowaną opinię. Służba ta wymaga od nas przede wszystkim wrażliwości na krzywdy drugiego człowieka. To bardzo trudne zadanie w nawale obowiązków służbowych, problemów życia codziennego, dostrzec drugiego człowieka oraz rozwiązać jego problemy. Nie ma jednak niczego cenniejszego w naszym zawodzie niż wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby. Panie i panowie policjanci, w tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i profesjonalną realizację powierzonych zadań. Przyjmijcie proszę życzenia satysfakcji z dobrej służby i pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbacie. Drodzy samorządowcy, czcigodni księża kapelani, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, a przede wszystkim Wy, drogie koleżanki i koledzy, policjanci i pracownicy polskiej policji. Wielce szanowni Państwo. 103. jubileusz powołania Policji Państwowej to okazja do wyróżnień, awansów, gratulacji. Ale to trudny czas dla policji. Od stulecia dostajemy nowe zadania, którym ci ludzie w granatowych i niebieskich mundurach musieli sprostać. To właśnie ci ludzie każdego dnia, zakładając mundur, wypełniają rotę policyjnego ślubowania do końca. Nawet z narażeniem życia. To oni dbają o życie i zdrowie mieszkańców naszego kraju i zapewniają podstawową potrzebę każdego człowieka, jaką jest bezpieczeństwo. Nisko Wam się kłaniam, koleżanki i koledzy. Zmierzyliście się z pandemią, z problemem migracyjnym na granicy białoruskiej. A to, co zrobiliście na rzecz obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie szukali schronienia, zasługuje na najwyższe słowa uznania i szacunku. Na ręce pana ministra chciałbym złożyć podziękowania za program modernizacji. To dzięki niemu mogliśmy zwiększyć uposażenia policjantów, dostosować jednostki, choć nie wszystkie, liczymy, że w tym nowym programie modernizacyjnym będziemy mogli dokończyć wielu rzeczy, które mamy w planach. Nie zmarnujemy na pewno na żadnej złotówki, która będzie przekazana na ten cel. Również chciałbym podziękować samorządowcom, że każdego dnia nas wspierają i przekazują na Fundusz Wsparcia środki na różne cele i na samochody, i na technikę policyjną, na dodatkowe służby, bo identyfikują się z potrzebami mieszkańców, którzy chcą poczucia bezpieczeństwa. Również chciałbym podziękować naszym koleżankom i kolegom emerytom, którzy dbając o bezpieczeństwo mieszkańców tego kraju, każdego dnia budowali tą profesjonalną formację, jaką dzisiaj jest policja. Drogie koleżanki i koledzy, chciałbym na Wasze ręce również złożyć podziękowania dla Waszych najbliższych.
którzy was wspierają każdego dnia. Bardzo im za to dziękuję. Życzę wam, żebyście zawsze mieli satysfakcję ze służby, aby każdego dnia to, co robicie, znajdowało uznanie i szacunek tych, dla których zakładacie ten mundur. Życzę wam, abyście po każdej służbie bezpiecznie wracali do domu, a w tym domu czekał na was ktoś, kto się będzie cieszył z waszego powrotu. Te słowa pozwolę sobie przytoczyć za komendantem góry. Macie wiele powodów do satysfakcji. W garnizonie łódzkim 80% mieszkańców uważa swój teren za bezpieczny, a 3/4 ocenia waszą pracę na wysokim poziomie. To wasza zasługa. Jeszcze raz bardzo wam za to dziękuję.